złote obrączki, nasz cały majątek. Ruchome święto dwóch serc, magiczny krąg. Moi rodzice pochodzą z dzisiejszego województwa rzeszowskiego, a konkretnie mama z Kolbuszowej, a tata z Poddębicy. Po wojnie, nie mając dokładnie niczego, ruszyli na Dolny Śląsk, a konkretnie do Wałbrzycha, i tam ja się urodziłam. Tata pewnego razu zamienił się na szychtę z kolegą i tak się złożyło, że niestety, ale kolega zginął. Był wybuch w kopalni i od tej pory tata powiedział, że już nie, ja już nie wrócę tam, gdzie pracowałem. No i cóż, pojechaliśmy na Pomorze i tam urodzili się moi bracia. Konkretnie w Człuchowie, w szkole założyliśmy zespół. Wtedy to nazywano zespołem big beatowym. Byłam już taką panienką, jeździłam na różnego rodzaju z tym zespołem konkursy, przeglądy. No i pewnego czasu pamiętam, do naszego miasteczka zawitał zespół Czerwono-Czarni. O, oczywiście, ja byłam na koncercie. Tak stałam pod tą sceną. I tak sobie zawsze myślałam, o mój Boże, jak ja bym tak chciała kiedyś śpiewać, jak ja bym tak chciała stanąć na tej scenie. Taka zapatrzona w to, co się dzieje, idol mój na scenie. A tak potem mówię, o nie, ja w takim małym miasteczku, to jakim cudem, to niemożliwe. Gdzie gaśnie dzień w zachodzie słońca i morza się otula płaszcz. Wędrują fale tak bez końca, a razem z nimi każdy z nas. W wieku 19 lat już pracowałam. Pracowałam w zakładach meblarskich, w księgowości. Ale to trwało zaledwie 2 lata, bo w końcu po jednym z konkursów, a właściwie festiwali, w końcu mnie zauważono i zaproponowano mi przyjazd do Gdyni na przesłuchania do zespołu Flotylla. Zespół estradowy marynarki wojennej Flotylla, tak się nazywał. Miałam już 21 lat, a jednak z tatą pojechałam, bo ja byłam jedyną dziewczyną w rodzinie. Mam 4 braci, więc tata tej córki pilnował nieźle. To była taka moja szkoła życia, bo tam nauczyłam się tańczyć, tam nauczyłam się dykcji, na którą ogromnie zwracano wtedy uwagę. Tam nauczyłam się śpiewać z nut, a więc solfeżu. Tam uczono mnie historii teatru, muzyki. Musiałam mieć weryfikacje tak zwane artystyczne. Zdawałam je przed komisją ministerialną w Warszawie. W tej komisji był profesor Bardini i profesor Rudzki. Pan profesor Rudzki był uważany za bardzo łagodnego i każdy chciał koniecznie trafić w momencie, na moment, kiedy on będzie akurat patronował komisji. No ja miałam, myślę sobie, miałam wchodzić akurat i był profesor Rudzki, on mówi, świetnie, to trafię na tego łagodniejszego. A przed moim wejściem wychodzi i wchodzi pan profesor Bardini. No ja mówię, no nie, Krzyżyk, koniec, nie ma siły, nie zdam. Profesor Bardini musiał chyba we mnie troszeczkę, nie wiem, albo dojrzeć coś ciekawego, co sprawiło, że dostałam te weryfikacje. I od tej pory już byłam pełnoprawnym, zawodowo, to znaczy byłam artystą. Flotyllą wiąże bardzo takie ciepłe wspomnienia, bo tam nauczyłam się wszystkiego, co do dzisiaj procentuje i co pozwala mi tak długo być na scenie, bo bądźmy szczerzy, w 71 roku wstąpiłam do zespołu i od tej pory jest to moja praca, którą ogromnie kocham, bez której żyć nie mogę, powiem szczerze. Przyjęto zasadę taką wobec mnie, żeby zaliczać dużo festiwali i że to mnie umocni, tak, że będę pewniej się czuła na tej scenie. Nie wiem, co oni myśleli, ale ja nigdy nie lubiłam festiwali. Nienawidziłam takiego ścigania się, nienawidziłam tej atmosfery, nerwowości. Bardzo się spalałam, bardzo się denerwowałam.
do dzisiaj mi to zostało, nie cierpię, ale zaliczyłam mnóstwo festiwali rzeczywiście, od festiwalu w Rostocku, poprzez Drezno, poprzez Cap d'Europe, w Villach w Austrii, nawet Karlsham, też zdobyłam pierwszą nagrodę, Grand Prix tam w Szwecji, ale takim najważniejszym jest festiwal w Sopocie. Kiedy zdobyłam tam Grand Prix, to moja kariera nagle rozkwitła. Nagrywałam w program telewizyjny Botten Demon Charleston, tak nazywał się program, z asocjacją Haga, w stylu lat 20, a więc takie wszystkie właśnie piękne stroje. Moja mama tak ostrzegała mnie: dziecko drogie, omijaj rzeczy złe, gdy dnia pewnego wyrwiesz się, wir jazzu rzucisz losy swe. Mała, nie wiesz, co może spotkać cię, bo ten demon czas. W trakcie tych nagrań przyszedł do mnie pan Andrzej Kosmala i mówi: Krysia, mam dla ciebie piosenkę. Nagraliśmy w przerwie między nagraniami z asocjacją Hagaf właśnie piosenkę Nie było ciebie tyle lat. Praktycznie powstała na kolanie. Tekst trzymałam przed sobą. Bardzo prosta melodia, więc nie było problemu. To był zwyczajny szary dzień. Za ścianą dzieci głośny płacz i męża głos: uśmiechnij się. Nagrałam tę piosenkę i wyjechałam do Japonii z grupą taneczną, telewizyjną Sabat. Byliśmy tam przez pół roku. Wracam do kraju i co ja słyszę? Wszyscy śpiewają Nie było ciebie tyle lat. Ja liczyłam na płytę, którą nagrałam, a tu piosenka, na którą nigdy nie stawiałam, jest wielkim przebojem i wszyscy ją śpiewają. I mam ją jeszcze jako drugą zaśpiewać w Sopocie. Nie było cię. Ja ją powtarzałam jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Już próbowali konferansjerzy uciszyć atmosferę. W końcu wbiegł na scenę facet z setką róż. No to wtedy już nie wytrzymałam. Wtedy się tak rozbeczałam, taka rozmazana byłam okropnie. To był zwyczajny szary dzień. Za ścianą dzieci. To człowiek nigdy nie wie, jak, co będzie przebojem, naprawdę. Czasami takie rzeczy niewiarygodne, takie zbiegi okoliczności, takie niespodziewane, sprawiają, że nagle coś, nie wiem, zakręci, zawiruje i jest przebój. Tak było z tą piosenką. Wtedy to moja kariera rzeczywiście mocno przyspieszyła. Dostałam propozycję z Friedrichstadt Palace w Berlinie. Balet ponad 100 osób, ogromne schody, żywa orkiestra, żywy chór, scena zamieniająca się w lodowisko albo hipodrom. Rzeczywiście tam czułam się prawdziwą gwiazdą. Na moje koncerty przychodzi w tej chwili i moja publiczność, ta sprzed lat, ale przyprowadza już swoje córki. Do tych prostych takich tekstów i piosenek, jakie ja mam, trzeba dorosnąć, jak to ja mówię. Jak ma się już dzieci, swoje życie, męża, problemy rodzinne. I wtedy dopiero czasami rozumie się właśnie te teksty. I ja mam wrażenie, że właśnie dlatego się stały przebojami, że w tak bardzo prosty sposób przekazują, ten tekst przekazuje takie nasze codzienne, zwykłe problemy domowe. A publiczność mam do dzisiaj moją kochaną, która mnie nie zdradziła od 50 lat, bo tyle już minęło, od 71 roku na scenie. Bardzo dziękuję mojej kochanej publiczności, że przychodzi na koncerty, że pamięta o mnie, że ja mogę grać dla nich. To jest najważniejsze, bo artysta bez publiczności nie istnieje.